Serdecznie zapraszam do mojego ogrodu pod szumiącą lipą. Witajcie w ogrodzie pod szumiącą lipą. Dzisiaj pogoda o tyle lepsza, że na razie nie pada, ale już zaczyna kropić, więc zupełnie nie wiem, czy zdążę zrobić tą malinojeżynę tak, jak sobie zaplanowałam. A zaczynam dopiero w południe, bo byliśmy dzisiaj u weterynarza zaszczepić Ramzesa. No i tak zeszło, było sporo pacjentów psich i kocich. I trzeba było troszkę poczekać. Przyjechaliśmy już w południe, no i teraz już pogoda bardzo marna, ale może zdążę chociaż powycinać te suche pędy, a te, które będą owocowały w przyszłym roku, ładnie sobie uporządkuję. Trawę, tak jak mówiłam, tu na dole zostawiam, bo ona zrobi mi tutaj fajną ściółkę, więc zaraz zaczynam wycinać te pędy. Idę po sekator. Jak już Wam mówiłam, malinojeżyna owocuje na pędach dwuletnich, czyli w tym roku wypuszcza pędy, na przyszły rok na tych pędach będą kwiaty, a później owoce. Więc wszystkie pędy, te na których owocowała w tym roku, trzeba wyciąć. Poza tym malinojeżyna nie jest odporna na mróz. Trzeba ją okrywać, no chyba że mieszkacie w takich terenach, na takich terenach, gdzie nie ma silnych mrozów. U nas czasami zdarza się nawet i poniżej minus 20, więc ja na wszelki wypadek profilaktycznie agrowłókniną malinojeżynę okrywam. Zdejmuję wszystkie, te nowe pędy nie są przywiązane, więc ja je na dole ładnie sobie zwiążę razem, potem agrowłókniną okryję. Przysypię jeszcze tutaj liśćmi dobrze te miejsca, gdzie są korzenie. No i tak zostanie aż do wiosny. A teraz zabieram się za obcinanie tych pędów, te, które owocowały w tym roku. One są bardzo długie, bardzo długie. Ja miałam je poprzywiązywane, jak wiecie. Przywiązywałam je na wiosnę. Ja mam dwie odmiany malinojeżyny. Niestety nie powiem Wam nazw tych odmian, bo nie pamiętam, a sobie oczywiście nie zapisałam. W każdym razie jedna odmiana jest bezkolcowa, druga z kolcami i powiem Wam, że ta bezkolcowa owocuje lepiej. Tu jak widzicie mi się słupek przewraca, ale to wszystko będzie robione na wiosnę od nowa, bo tutaj zrobię sobie inną konstrukcję. Wszystko suche oczywiście na kompost. Tutaj będę robiła na przyszły rok całkiem inną konstrukcję, ponieważ zlikwiduję tutaj maliny i chcę zrobić taką konstrukcję taką do góry,
żeby ta malinojeżyna mogła do góry się piąć, bo tak właśnie i taką bardziej sztywną, ponieważ na tych drutach to powiem Wam, że bardzo, bardzo mi tutaj ciężko ją okiełznać, bo ona jest strasznie ma długie, o widzicie tutaj, już bym zdeptała, bo zobaczcie, gdzie ona tutaj się już zapuściła, o jaki ma strasznie długi, długi pęd, o. Powinno się te pędy przyciąć. Tutaj maliny moje też. Maliny moje, o, tu wszędzie są te malinojeżyny, popuszczały się. Tutaj też, o, muszę to wszystko powyciągać. To wszystko poszło w trawę, zobaczcie. Zobaczcie, jakie, o Jezus, ten słupek mi się tu przewrócił, bo się już spróchniał. O, zobaczcie. To wszystko są nowe, nowe malinojeżyny. Jak kupiłam, to były takie maleńkie krzaczki, a teraz po prostu wyrosły giganty. O, ja to wszystko ładnie później tutaj poukładam, żeby to wszystko Jest. okryć. Tutaj ta, która ma kolce, ona słabiej w ogóle owocowała w tym roku. Zresztą w ogóle słabo owocowały i maliny, i ta malinojeżyna też mniej niż w zeszłym. No ta pogoda dała w kość. Jeszcze tutaj na ziemi też się. Tam gdzieś daleko, tam aż na końcu była ten pęd. Zobaczcie, jakie ogromne. I tutaj wszystko to. O, wszystko to są malinojeżyny. No tą to ja tu utnę, bo to jakaś jest taka bardziej wątła. Tutaj trzeba wyciąć tą uschniętą już. Tutaj też. Już powinno się to zrobić wcześniej. Można to robić nawet w sierpniu. No ale jak wiecie, zawsze, zawsze brakuje czasu. Tutaj nie wiem, co to jest. Aha, to tutaj. No. Tu aż przeszło na tamtą stronę. O. Zobaczcie. Zobaczcie, jakie ogromne. No super są. Tak się rozrosły pięknie. Ale zobaczcie, jakie ogromne. Się boję, żeby się to wszystko nie połamało. Na razie to Na tylko razie. wszystko tutaj sobie na jedną stronę. I ja myślę, że chyba polikwidujemy te druty i te słupki, bo one i tak się już łamią, bo wszystko to spróchniało w ziemi, a będzie się robiło na przyszły rok nową konstrukcję, to wtedy dopiero się zrobi porządnie. Bo tak ja tu z tymi słupkami będę się szarpać, a to i tak nic nie daje, bo one i tak już się rozwalają. I teraz zobaczcie, jakie wielkie pędy, jakie długie pędy ja tutaj mam. Zobaczcie. No to wszystko musi przetrwać do przyszłego roku. I wtedy się to wszystko porozpina na tych stelażach.
bo teraz to jest tak ciężkie. O, to wszystko trzeba razem jakoś związać, ale ja muszę najpierw Romka poprosić, ale zrobię to jutro, bo dziś już jest trochę późno, żebyśmy zlikwidowali te wszystkie słupy. O. Zobaczcie, ile ja tej malinojeżyny tutaj mam. Ja jeszcze muszę poczytać, czy przypadkiem nie trzeba skrócić tych długich pędów, bo coś wydaje mi się, że gdzieś czytałam, że można skrócić do 1,5 metra. Zobaczymy, jeżeli tak, to troszeczkę muszę skrócić. I teraz tak, jutro przyjdę tutaj z Romkiem, powyrywamy te słupy, poodcinamy te druty, które tutaj są i wtedy będę miała luźno te wszystkie pędy, będę mogła jakoś je tak ładnie ułożyć, żeby się nie połamały, no i wtedy okryję agrowłókniną. A dzisiaj tylko powycinałam te suche, nawet nie było ich aż tak dużo, bo w tym roku, tak jak mówię, nawet malinojeżyny było mało. Ale jeżeli będzie piękne lato w przyszłym roku, to na tylu pędach, jak ja sobie to ładnie tutaj na tej konstrukcji na wiosnę zrobimy i ja sobie na tej konstrukcji porozkładam, no to będę miała wtedy wspaniałe pewnie zbiory, bo z takich pięknych pędów, grubych, zdrowych, na pewno będą piękne malinojeżyny. A radzę Wam kupić malinojeżynę, ponieważ owoce są przewspaniałe, przynajmniej dla mnie. No, jest, nie wiem jak określić smak malinojeżyny, ponieważ do niczego nie da się ona porównać, ale ma taki jakby perfumowany smak. To jest tak, no, ani malina, ani jeżyna, tylko po prostu malinojeżyna. I polecam, kupcie sobie chociaż 2 krzaczki malinojeżyny, a na pewno będziecie zadowoleni. Tylko radzę Wam, kupcie bezkolcowe, bo te kolcowe straszliwie kłują, straszliwie mają te kolce tak jak jeżyny. Natomiast ta bezkolcowa rośnie bardzo ładnie, no i przyjemnie się zbiera wtedy owoce i w ogóle przyjemnie się obsługuje taki krzak. Więc z malinojeżyną to na dzisiaj tyle. Bo tak jak mówię, słupki mi się tutaj walą. Nie chcę, żeby mi tu wszystko połamało, więc jutro tutaj zaciągnę Romka, żeby mi te słupy powyciągał i te druty poodcinał i wtedy będę robić, okrywać już na zimę. Idę do moich kurek, troszeczkę wyłożyć im wybieg, wysypać trochę siana, bo po tym wczorajszym deszczu straszne błoto im się tutaj zrobiło. No, myślę, że troszkę im tutaj wysypię tego siana, gdzie mają chociaż to karmidło. Już zaraz wysypię. Stawię. I tu wysypię trochę. Żeby chociaż tu było trochę bardziej suche. Będzie mieć lepiej tutaj. O, troszkę sobie tu pogrzebiecie w tym. No. I gdzie macie wybieg? O, proszę. To zrobię Wam troszkę lepiej, tak? O. Ależ ty się nagadasz. No i rozsypałam im troszkę tego siana. Zawsze to będzie im przyjemniej chodzić niż po tym błocie, a na dodatek jeszcze sobie powydziobują tam różne
zadowolone są, bo gadają. No, będą miały teraz zajęcia chociaż. Super. I moje kurki dostały obiad-kolację. Ulubiony ryż z warzywami, ogórek, marchewka, jabłko. Zobaczcie, jak im smakuje. Tak, tak, szefowa. Mokry jesteście. Wyszłam już, żeby zamknąć moje kury, ale tutaj stanęłam za świerkami, bo jak one mnie zobaczą, to od razu lecą do siatki, jak nie są jeszcze w środku, w kurniku. No i wyobraźcie sobie, że one sobie w najlepsze siedzą jeszcze pod kurnikiem i wcale nie mają zamiaru iść do środka, a deszcz pada paskudnie, zimno, mokro. A one sobie siedzą tam i w najlepsze debatują, nie wiem nad czym. No już ciemno się robi, o tej porze to już powinny wejść. Oczywiście takie szalone jak my wszyscy. Szalony pies, szalona ja i szalone kury. Nie mają zamiaru w ogóle iść, w ogóle. Stąd ich nie widać, bo tu jest jeszcze ta sosna. No, ale patrzę tutaj z daleka, żeby one mnie nie zobaczyły. No, ale widzę, że tam debata jak najlepsze pod spodem. Zebranie kurnikowe. No, zobaczcie, paskudna pogoda. Jest już naprawdę szaro. Na kamerze tak nie widać, bo kamera troszkę rozjaśnia. Ale już mówię wam, że już jest całkiem zmrok. A one nic sobie z tego nie robią. I na dodatek jeszcze deszcz pada i wiatr zaczyna wiać, a one tam mają zebranie. No jeszcze chwilę postoję, poczekam, może się zdecyduję. Najważniejsze, żeby któraś jedna weszła. O, widzę. Widzę, że chyba zebranie się skończyło, tak. Widzę, Zocha wchodzi. No, chyba będą się już zbierać. O, Jagoda chyba. Tak. Wchodzą. No to całe szczęście, bo ja bym tutaj zamokła. Albo musiałabym iść do domu. Kto tam jeszcze został? Jeszcze zostały chyba Czarnuszka i Jagoda, a to tamta szefowa wchodziła. O, wchodzą. Nie wiem, czy stąd widać. Stefan ostatni. Chyba. Czy ktoś tam jeszcze jest na dole? Podglądam ich jak szpieg. Nie, no Stefan nie schodzi już. Wchodzi do tego kurnika. On patrzy, że jeszcze jedna kura została. Bo jak ostatnio zauważyłam, to on czeka, aż wszystkie kury wejdą. O nie, wszedł. Ale jeszcze jedna kura została na dole. Kto to tam został? Czarna jakaś. No i Stefan wyszedł z powrotem. No widzicie, jak pilnuje. A, jeszcze Grażyna. A Stefan zeskoczył. Czeka, aż wszystkie wyjdą. Czekajcie. Może uda mi się zbliżyć. No jeszcze Stefan sprawdza pod spodem.
Coś tam słyszę, że mówi. No nie. Jeszcze biega dookoła. O, sprawdza, czy wszystko w porządku. No Stefan, wchodź już, bo ja już chcę iść do domu. Co on jeszcze szuka? Dobra. Weszły wszystkie. Idę zamykać. I to na dzisiaj tyle z ogrodu pod szumiącą lipą. Widzicie, dzień ciekawy, deszcz znowu pada. No i takie to teraz będą szare, smutne, deszczowe dni. A ja Was bardzo cieplutko i serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia, do jutra.